Cześć kochani, zapraszamy Was na kolejny haul zakupowy. Raz w tygodniu będzie się pojawiał taki filmik, bo raz w tygodniu robimy duże zakupy, takie właśnie na cały tydzień. Są to zakupy z Lidla oraz Intermarché. Nie zmieściłam się tym razem w budżecie, wydałam 475 zł, więc o 100 zł przekroczyłam budżet, ale też kupiłam kawę ziarnistą, 10 kg ziemniaków. Było masło w promocji orzechowe w Lidlu, więc parę takich rzeczy, które mi starczą na dłużej, kupiłam w okazyjnej cenie, więc myślę, że nie ma tragedii. Kupiłam tak, rozszponkę na pizzę do kanapek, kocham i uwielbiam. W Lidlu pojawiło się taki pizza party, to jest właśnie typowo na pizzę sery. Mazdamer, tylżycki, ja mam w lodówce zawsze, tym razem nie, mozzarella mi jeszcze została z tamtego tygodnia, więc kupiłam tylko taki. Możesz mi podawać. W Lidlu była też promocja na różnego rodzaju orzechy, ja kupiłam tym razem pistacje, nie pamiętam kiedy jadłam ostatni raz pistacje, a uwielbiam. Za 15 zł opakowanie XXL, więc myślę, że spoko. Kupiłam również paróweczki, tym razem, no oczywiście z firmy Peacock, z szynki, nie z kurczaka. Kupiłam kawę, no cena tej kawy to 50 zł, więc to też trochę nadwyrężyło mój budżet, ale ja to kupuję, myślę, że na 2-3 tygodnie spokojnie mi wystarczy. Kupiłam firmę Dallmayr, ponieważ te tańsze zamienniki, prawie też 50 zł, więc stwierdziłam nie, biorę tą, spróbuję jeszcze, nie piłam tej kremowej, zobaczymy. No i zwykle jeszcze gąbka do mycia. Tu mamy 3 zwykłe bułki pszenne, cukier waniliowy, bo zawsze jak robię jakieś ciasto, to mi po prostu brakuje. Właśnie była promocja w Lidlu na wszystko XXL i takie duże masło za 11 zł, więc myślę, że całkiem spoko cena, a ja to miała pół roku, bo masło orzechowe to głównie jajem, chyba Klaudusia nie lubi, nie? Promocja była też na paprykę, chciałabym ci promocja 10 zł, ale myślę, że całkiem ok. Różnego rodzaju. Kupiłam tutaj również dwie zupki, tu mamy żurek i barszcz biały. Kupiłam dla swojej Lilci karmę, Dolina Noteci, my tylko tą używamy. No czasem się zdarzy, że kupimy inną, ale to głównie jak jesteśmy w innym sklepie niż Rossmann czy Intermarché. Bo na przykład w Biedronce, w Lidlu nie widziałam tej karmy, ale szczerze ją polecam, szczególnie tą wzbogaconą w rybki. Dla naszego Maltańczyka jest ona super. Tutaj kupiłam wędlinę w Intermarché, szynka na kartki tak się nazywa. Pachnie. Chyba na kartki, że w sensie, że taka starodawna jak kiedyś, bez konserwantów. Zobaczymy. Kupiłam jeszcze pałki z kurczaka. Tu Nikola sobie zażyczyła, ona od czasu do czasu lubi te zupki instant. Teraz jakąś sobie kupiła chicken ramen. Nie często, ale czasami kupujemy jej. Tutaj mamy włoszczyznę. Czy wy wiecie, że za 2, 4, za 6 pomidorów zapłaciliśmy 18 zł? A nawet to nie pachnie pomidorem. Niby to malinowe, ale nawet chyba nie. Masakra. Cebulka czerwona, ja ją lubię bardzo. Kupiliśmy również jabłuszka. Muszę powiedzieć, że o, też pachną. Ostatnio te z Lidla, Ligol chyba to były, tak? One były przepyszne. Jak u mnie jabłka potrafią stać tydzień,
to po prostu zeszły w jeden dzień. Dziewczyny kochały, dziewczynom bardzo smakowały, ale te też ładnie pachną. No i taką pędką takie kiełbaski. Uwielbiam te wyroby z Intermarché, bo są takie swojskie i dobrej jakości. Kolejna siatka. Tu mamy. Oczywiście coś mi się wylało, nie. 10 jajek z wolnego wybiegu. Śmietanka 30. Lubię mieć w lodówce. Oczywiście co? U mnie jak zwykle musi być czosnek, chyba kupiłam je trzy takie opakowania. Ale się zgubiło. Pietruszka, koperek, też lubię mieć w lodówce. O, tutaj kupiłam takie też truskawki XXL. Szczerze nie pamiętam, ile kosztowały, ale będę robiła naleśniki z owocami, z bitą śmietaną, chyba w piątek. Kto to mi tu przysypia? Nie, to po prostu mi się przydadzą. Chyba, że to są żorki. Skończył mi się, o, to jeszcze było spoza listy, więc to też chyba wpłynęło na cenę tych zakupów. Takie skończyło mi się do malowania brwi, ja je bardzo lubię używać, jakiś taki bronzer. Pierwszy raz takie coś kupiłam. Zobaczymy, co to jest. Full pigment piszę. I to kosztowało 17 zł. No oczywiście, co u mnie? Jogurciki muszą być. Oczywiście z piątnikiem. Ketchup. Tu w promocji też były pomidorki koktajlowe, a moje dziewczyny bardzo lubią pomidorki. One sobie to jedzą jako przekąskę, więc nie tylko niezdrowe jedzenie, ale też warzywa, owoce. U nich fajnie wchodzą. Nie wybrzydzają. I pomidorki myślę, że szybko pójdą. Kupiłam jogurt naturalny z Piątnicy. Ja uwielbiam firmę Piątnica. Uważam, że są dobrej jakości te nabiały i często je wybieram. Ale tutaj kupiłam śmietanę z Mlekowity. 18. No tutaj mamy ten czosnek, jeszcze cukier waniliowy, bo często jak coś właśnie piekę, to nie mam cukru. Moim dziewczynom bardzo posmakowały te... czosnek się wysypał nam. O, i to zaraz podkurzamy. Kawa nosiki dziewczynom bardzo posmakowały, więc one to chętnie jedzą. Serek śmietankowy, bo chcę robić takie nuggetsy z przepisu z Thermomixa. Właśnie bez Thermomixa. Bez Thermomixa. I tutaj przyda się serek śmietankowy. Makaron spaghetti. Masełko. Kostki rosołowe. Ja wiem, że to nie jest nic dobrego, ale od czasu do czasu, nie zawsze, ale posiłkuję się nieraz kostką rosołową. Szampon. I to mamy w sumie kolejną siatkę. Jeszcze nam została taka duża siatka. O Jezu! Ostatnio kupowałam kukurydziane, teraz kupiłam znowu czekoladowe. Rozwalił. Jeden chlebek. Pieczarki. Takie małe opakowanie, bo mam jeszcze dużo zamrożonego. Ja lubię pieczarki. Lubisz już? Od kiedy? Tutaj mamy makaron rosołowy. Tutaj sobie mój mąż na kolację wziął dwie zapiekanki z szynką i pieczarkami. Ja tych mrożonych nie lubię, wolę zrobić sobie sama. Do tych naleśników bitą śmietanę kupiliśmy. Takie bułeczki czosnkowe. To szczególnie Nikola bardzo lubi, więc myślę, że dzisiaj na kolację to zrobię. Por. Dziewczynkom kupiłam
takie ogromne opakowanie aktimelków, bo coś właśnie mi Klaudusie rozbiera jakieś choróbsko, a one mają tam jakieś na odporność niby, więc zobaczymy. Różne smaki i to takie duże opakowanie kosztowało chyba 15 zł. To też jest z tego XXL, z tej promocji. W Lidlu też można znaleźć różne słodycze i różne produkty firmy Nutlove. Ja je bardzo lubię i czasami kupuję. Fakt, one są troszkę droższe, no ale lubię je. Ostatnio Wam mówiłam, że mleko mi nie smakuje. Stwierdziłam, że może coś jest z tym kartonowym mlekiem, bo właśnie usłyszałam, że w zasadzie to mleko kartonowe to jest dziadostwo, że tak powiem. Dlatego kupiłam na spróbowanie mleko te w butelkach. Ono ma krótszą datę ważności, powinno być przechowywane w lodówce, więc myślę, że może ono jest troszkę chociaż lepsze. Skończył mi się płyn do naczyń, więc kupiłam Ludwik. No oczywiście. Passata. Kupiłam dwie mąki, bo u mnie mąka to zawsze musi być w domu. Dla męża napój jogurtowy. On lubi takie wynalazki. Dobra, już bo mi się skończył. W Lidlu też dużo jest produktów tej firmy Mutti. Ja ostatnio miałam pomidory, taki sos na pizzę i powiem Wam, że był super. Dużo właśnie ludzi chwali tą firmę, produkty z tej firmy, więc wziąłam sobie taką pulpę, pomidory drobno krojone. A wczoraj zrobiłam pierwszy raz szakszukę i muszę Wam powiedzieć, że mi posmakowała i mojej Nikoli. I myślę, że chyba częściej będzie u nas gościła na śniadania i kolacje, więc takie pomidorki fajnie pasują. Mega. Tu jeszcze kupiłam dwa mleka, jedno kupiłam bez laktozy, to będzie dla mnie do kawki, drugie do płatek dziewczynom. I majonez. I kupiłam jeszcze zgrzewkę. Tutaj mam, o, zgrzewkę wody gazowanej. Ja też jeszcze zupę. A, jeszcze zupę jarzynową, ale ją już dam do zamrażarki, bo już mi się troszkę rozmrażała. Jeżeli chodzi o wodę, to Żywiec Zdrój gazowana jest dla mnie najlepsza. Nawet nie wiedziałam kiedyś, wydawało mi się, że każda woda smakuje tak samo, a to jest nieprawda, więc kupiłam tym razem z Żywca. Lubię tą wodę i lubię tą wodę z Aldi smakowo, co już Wam wielokrotnie pokazywałam, ale ta też jest ok. Więc tak, kochani, za te zakupy jeszcze mamy tam 10 kg ziemniaków. Zapłaciłam 475 zł, więc tak jak mówiłam, 100 zł więcej niż mój budżet tego to zakładał. Ale też tutaj była właśnie kawa ziarnista 50 zł, więc myślę, że to też, no to mój kosmetyk. No i parę rzeczy, które nie było na liście, a kupiłam, bo była okazja. Ale to są rzeczy, które będą u mnie gościły dłuższy czas, więc myślę, że jest całkiem spoko. Nie załamuję się, jeżeli mój budżet trochę się powiększy i wydam więcej niż zakładałam. Postaram się w następnych zakupach trochę zmniejszyć ilość kupowanych produktów. Jeżeli się da, jeżeli się nie da, to po prostu trudno. No tak bywa, też mamy takie czasy, a nie inne, więc produkty są drogie, więc nie ma też co wariować. I tak w miarę mi się udaje gdzieś tam mieścić w tym budżecie. Jest lepiej niż kiedyś, bo wydawałam naprawdę kolosalne kwoty. A tutaj myślę, że z listą zakupów jak idę, to jest to lepiej. Wiadomo, zawsze coś wpadnie do koszyka, co nie powinno tam się znajdować. Ale nie jest to już takie nad wyraz, że idę bez listy, kupuję co popadnie, co mi tam zaświta, że mogłoby się przydać. Później może coś z tego zrobię, jakiś obiad, może nie, później się okazuje, że nie mam na to ochotę. Nie, lista zakupów musi być. Dziękujemy Wam za ten filmik. Bardzo prosimy o subskrypcję, o łapki w górę, żeby zachęcać nas do dalszego nagrywania.
i widzimy się w następnym filmiku już w weekend. Do zobaczenia!